Miałem wtedy 7 lat i było to na obozie jakimś rekreacyjnym w zaciszu. Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek z kanału Rezigiusz. Robię tam takie filmiki, ale to nieistotne, ponieważ dzisiaj zagramy w koło plotka. Otóż to. No to co, lecimy z tematem. Zobaczymy, co się wylosuje. Czy zdarzyło ci się sprawdzać zawartość telefonu partnerki, kiedy ona o tym nie wiedziała? Zdarzyło mi się, chyba jak każdemu facetowi, no. Ale potem jej to powiedziałem, bo głupio mi z tym było, no i oczywiście, nie mówiąc brzydko, okrzyczała mnie. Czasem trzeba, wiecie, panować nad sytuacją. Lecimy dalej. Jest taka pewna sprawa, że w internecie jak filmiki nagrywam przed komputerem, to wiecie, widać zazwyczaj od korpusu wzwyż. Nie pytajcie, ile razy nagrywałem w majtkach. Tylko w majtkach. Lecimy dalej. No dobrze, słucham ekipę, coś tu muszę zrobić. Bo sam nawet nie wiem. Cóż to jest? Muszę otworzyć, tak? Wciągnij hel i zaśpiewaj Despacito. Ja się zastanawiałem, po cholerę ten balon. Ja to już kurde wiem, po co mi jest księżniczka tutaj, królowa Elza, czy jak jej tam było. Królowa Elzo, poczekaj. Despacito, quiero respirato tu celito. De acueto de cacosito. Tira piririri perito. Despacito. Cuera de nacena materito. Chiacustac. Despacito. Tarito. Hacer de tu kerperito tito. Co ja tego w ogóle tutaj przeczytać nie mogę, bo nie znam tekstu. Bardzo, ale to bardzo lubię makaron w sosie śmietanowym z krewetkami i szpinakiem. Po prostu mogę jeść codziennie. Jak wspominasz swój pierwszy pocałunek? Nie zdradzając wam szczegółów, a jestem z takich, którzy nie chwalą się takimi prywatnymi rzeczami, to zdradzić mogę tylko tyle, że bardzo, ale to bardzo dobrze. Miałem wtedy 7 lat? I było to na obozie jakimś rekreacyjnym, w zaciszu. I nie wyglądało to jak taki prawdziwy, romantyczny pierwszy pocałunek, tylko to był taki, wiecie, tak... I osiągnięciem dla siedmiolatka było to, ile sekund to trwało. I to nie było większych ekscesów, było... Yeah! Wyznanie. O, takie świeże wyznanie. Dzisiaj nagrywając kolejny odcinek The Brain, genialny umysł, przez zmęczenie, bo ostatnio zasuwam ostro, puściła mi się krew z nosa. Wszyscy czekali, a ja w ubikacji po prostu lało się ze mnie, jak nie wiadomo z czego. Jak byłem mały, bo miałem z tym wcześniej problemy, to kumple mi w szkole zawsze mówili, że mam okres. I to było bardzo degradujące moją postawę męskości. Pozdrawiam ze studia Polsatu The Brain, genialny umysł. Nagrywa się świetnie. Bardzo fajnie. Uczestnicy niesamowici. Ekipa również. Dziękuję bardzo.